Zebraliśmy się tu dzisiaj w takiej sprawie, aby razem spędzić ten czas na zabawie. Choć goście szacowni i poważne miejsce, pozwolimy sobie pośmiać się przy święcie. Obchodzą je dzisiaj wszyscy pedagodzy, krzewiciele wiedzy, wychowawcy drodzy oraz liczna grupa dzieci i młodzieży, która do systemu oświaty należy. Czyli krótko mówiąc, jest to święto szkoły. Jej to poświęcamy ten program dość wesoły. Dziś jest piątek, dzień powszedni, ale milszy niż niedziela. No bo dzisiaj mamy przecież... Dzień nauczyciela! Nauczyciel? Któż to taki? Czy wiedzą nasze dzieciaki? Jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to u nas w szkole jest ich bardzo wiele, a nazywają się nauczyciele. Yeah.
Dzień dobry. Dzień dobry. Kanister ma postrzepiony, w środku zeszyt zatłuszczony. Wszystkie kredki połamane, wszystkie książki zabazgrane. Palce całe w atramencie, dziura w spodniach i napięcie. A zatem wejść albo nie wejść na język polski? Oto jest pytanie, które zadaję sobie przed drzwiami. Bo jeśli tam wejdę, to będę pytana. Któż mi pomoże w godzinie próby? Już tam nie jedna koleżanka czeka mi zguby. I cóż mi robić w tej czarnej godzinie? Może poczekam, czas tu miło płynie. Już tyle razy stałam tu, pod drzwiami, biłam się ze swoimi myślami. Może tam wejdę, może się uda, ale jeśli będzie to godzinna próba, mija kolejna cenna minuta, a we mnie pęka odwagi nuta. Czuję się taka zdenerwowana, ręce bezsilne, nogi drewniane, a myśli jak pocerowane. Cóż mogę dodać? Jestem spóźniona, daleko mi do wzorowego kujona. Proszę. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry. Basiu, co się stało? Proszę pani, stało się coś strasznego, dokładnie masakra. Opowiadaj, co takiego? Szłam sobie spokojnie do szkoły, a tu nagle napadł na mnie bandyta. Był taki wysoki, taki barczysty, był zamaskowany, na głowie miał kamieniarkę. No mówię pani, prawdziwy terrorysta. Wyciągnął z kieszeni taką spluwę, wycelował mi prosto w głowę. Co było potem? Potem, to proszę pani, kazał mi oddać mój zeszyt z wypracowaniem. Naprawdę? Niesamowita historia. Siadaj. Oddam teraz wasze sprawdziany. Prawie wszyscy napisali go bardzo dobrze, z wyjątkiem Marty. Prawie nic się nie nauczyłaś. Prawie robi wielką różnicę. Sprawdzę teraz wasze prace domowe. Otwórzcie zeszyt. Bardzo dobrze. Naprawdę trudno uwierzyć, że jeden człowiek w tak krótkiej pracy mógł zrobić tyle błędów. A kto pani powiedzie, że jeden? Pomagali mama, tata, ciocia, brat i siostra. Oj, za ciebie to chyba ojciec pisał. Od razu widać po zmianie stylu. A co miałam zrobić, gdy mama wyjechała do babci? Michale, przeczytaj głośno swoją pracę domową. Praca domowa. Jak trzeba się uczyć? Im więcej człowiek się uczy, tym więcej umie. Im więcej umie, tym więcej zapomina. Im więcej zapomina, tym mniej umie. Im mniej umie, tym mniej zapomina. Więc po co się uczyć? Nasza nauka bardzo dużo wszystkich kosztuje. Postarajmy się więc zmniejszyć koszty i uczmy się jak najmniej. Oj, Michałku, Michałku. W takim razie powiedz mi, kim byli Kochanowski i Herbert? Nie wiem. A pani wie, kto to Zyga i Huby? Nie wiem. To co mnie pani swoją baną straszy? Oczy nasze.
najważniejsze w życiu jest to, żeby być dobrym dla innych. Czy pamiętaliście, żeby w sobotę i niedzielę zrobić jakiś dobry uczynek? Kto sprawił radość innym swoim postępowaniem? Ja pamiętałem. W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. W niedzielę wyjechałem od babci i babcia jeszcze bardziej się ucieszyła. Ja też pamiętałem, jak swojego sąsiada puszczyłem psem. Przecież to nie był dobry uczynek. Jak to nie? Za to, co zrobiłem, sąsiad zdążył na autobus. Dzieci, widzę, że jeszcze raz muszę wam wytłumaczyć, czym jest dobro, a czym zło. Te scenki pozwoliły zrozumieć, co muszą znosić nauczyciele, jak trudna jest ich praca i ile muszą mieć cierpliwości, by z nami wytrzymać. Ciekawe, o jakich uczniach marzą nasi nauczyciele. Nigdy nie bił się z chłopakami, nie ciągał dziewcząt za warkocze, nogi przed spaniem mył codziennie, na spacer chodził z rodzicami, nie ściągał i nie podpowiadał, nie hałasował, siedział prosto, nie mówił, znowu tyle zadał, a w domu nie kłócił się z siostrą. Przed kolegami się nie chwalił, wszystkich śniadaniem swym obdarzał i nigdy nie był na wagarach. Jak się nazywa? Zapytacie. Ten uczeń zwie się Ideałem. Nigdy takiego nie widziałem. No właśnie, tacy idealni uczniowie nie istnieją. My wszyscy jesteśmy normalnymi dzieciakami. Chcemy rozrabiać, leniuchować, bawić się. I oczywiście bez nauki mieć same szóstki. No, ewentualnie same piątki. Nie zawsze potrafimy docenić pracę nauczycieli, choć wiemy, że chcą dla nas jak najlepiej. Jesteśmy jeszcze młodzi, ale wiemy, jak wiele mozolą się dla nas, pracują nasi nauczyciele. Ile to mówią do dzieci na każdej codziennej lekcji. I ile tych słów nie do uszu, ale gdzieś w przestrzeń leci. Przygotowują lekcje, czasem do późnej godziny, kiedy my sobie spokojnie o dniu jutrzejszym myślimy. Albo znów błędy poprawiają czerwonym atramentem, lub nasze zeszyty z błędami zanoszą do domu na święta. To znowu na konferencjach siedzą długie godziny i myślą, jakie lenistwa istotnie zrosną przyczyny. Ale my dziś ucieszyć chcemy panów i panie, bo z ich nauki na pewno coś w naszych głowach zostanie. Stop!
Przepraszamy za te figle, psoty, za problemy i kłopoty, za wszystkie przykre dni. Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia i prosimy, przyjmijcie te życzenia. Gdybym był kosmonautą z tych najdalszych gwiezdnych tras, naszej Panie dzisiaj dałbym najpiękniejszą z wszystkich gwiazd. Gdybym była malarką, namalowałabym kwiat, który miałby sobie wszystko najpiękniejsze, co zna świat. Drodzy nauczyciele, jesteście takimi wzorcami. Za to wam dziękujemy.